Jagieł, czy znasz jakieś sposoby na sprankowanie kolegi w Minecraft? Nie, niestety nie znam. No to w dzisiejszym odcinku przedstawię ci 10 propozycji, jak można sprankować kogoś w Minecrafcie, jak można sterować kolegę i jak można pocisnąć sobie z niego bekę. Oczywiście widzowie, zanim przejdziemy do tych 10 pranków, które na dzisiaj przygotowałem, to serdecznie zachęcam was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Jak chcecie kolejny odcinek z tej serii, no to dajcie znać w komentarzu, co o niej sądzicie i jakie waszym zdaniem są jeszcze dobre sposoby na sprankowanie kogoś w Minecraft. A dzisiaj sprankujemy pewnego nuba i zobaczymy, jak zareaguje na nasze 10 przygotowanych dla niego pranków. Dobra, panie Jagielski. Co ty tak kręcisz tą głową? Tak zwany szał świni. Dobra, chodź. Musimy przejść tutaj do tego domku. To jest dom pewnego nuba, którego spotkałem w Minecrafcie. I słuchaj, mam pierwszy przygotowany troll na tego właśnie, otóż to nuba. Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, że można strollować kogoś innego w Minecrafcie za pomocą główek mobów? Główek mobów? Stary, patrz, pokażę ci o co chodzi. Potrzebujemy do tego notebloka, czyli takie coś, co po prostu sobie gra, i potrzebujemy do tego na przykład głowę zombiaka. I teraz patrz, jak ja postawię taki blok, a na to postawię głowę zombiaka, to teraz zobacz, co się stanie, jak to klikniemy. Co? Jasny gwint. Czaisz? Można w ten sposób strollować kogoś w Minecrafcie i możemy schować się pod domem tego nuba i zobaczyć, jak on zareaguje na coś takiego. Więc stary, ty leć, wkop się pod ten domek tam i po prostu troluj tego nuba, a ja z zewnątrz będę patrzeć, jaka będzie jego reakcja na to wszystko. Dobra widzowie, jest nasz nub, który biegnie właśnie do chaty. Jakieś, jesteś gotowy na strollowanie? Jestem. Poczekaj, jest w środku, uwaga. Co ty to tu masz? Dawaj. Jaki prosiak! Dobra, nie, to jest genialne. O! Ty. Teraz creeper. Ej, ten noob jest chyba jakiś zakłopotany, czekaj, bo on chodzi. Nie wiem, czy do końca, czy on to słyszy, czy on jest takim noobem, że w ogóle tego nie słyszy. Ciekawe, uwaga, czy zna głos patrz smoka, uwaga. Dawaj, sprawdzaj. On się rozgląda, wybiegł z chaty, ucieka. A nie, dobra, wyszedł przed... Nie, ucieka. Nie, wracam. Oje! Dobra, to tak rykło, że ja bym na jego miejscu uciekał, ale on szuka, co się tu stało. On jest taki nowy, że on nawet nie ucieka z tego domu. Schował się na piętrze. Dobra, stop. No bo go wystraszymy go i nam zejdzie na zawał. Dobra, pierwszy sposób na strollowanie, moim zdaniem bardzo dobry. Jak ja bym coś takiego usłyszał, zanim ja się dowiedziałem, że w ogóle tak można, jakby ktoś mi taką akcję odwalił, no to myślę, że bym się lekko zesrał. Dobra widzowie, kolejny prank to przygotuję na samego Jagieła. Zobaczymy, jak on się na to złapie. Potrzebujemy bardzo dużej dziury w dół. Tutaj stawiamy sobie jednego dirta, bierzemy sobie zapadający liść i lecimy na samą górę, tak żeby ten liść po prostu, no, mógł się przechylić, a prawda, nasz oponent, żeby mógł wpaść do środka, no i polecieć na samo dno. Dobra, Jagieł, kolejny sposób na sprankowanie kolegi jest taki. Co, bijesz mnie po prostu? Co bijesz? To ci oddam. No, przestań. Przestań, bo zaraz naprawdę... Ej! Ej, dobra, masz szrąbane. Ale co, to... I co uciekasz? No dawaj, co man... no. Gdzie lecisz, ty? No i co? Ej! Poszedł jak kamień na dno. Widzisz, to jest kolejny sposób na sprankowanie kolegi. Zapadające się liście są do tego idealne. Kolejnym prankiem na koledze może być wykorzystanie wagoników z TNT, torów i oczywiście takiego czegoś, co możemy spotkać w świecie Wadena, co wyczuje każdy nasz ruch, tak jak na przykład właśnie twój. Dobra, słuchaj, patrz, schodzimy sobie troszkę pod kopalnię, potrzebujemy takiej małej przestrzeni i musimy przygotować sobie lekkie miejsce. Czy ty się spodziewasz, co tutaj się może zaraz wydarzyć? Nie wiem, chyba kogoś wysadzimy w powietrze. Oj tak, będzie wysadzane. Dobra, robimy coś takiego i w tym miejscu teraz dajemy tyle wagoników, ile się tylko da. Aż się widzisz, aż się czarne robi pod spodem, ty, od cienia. No, patrz. I teraz na... Ja też tak dajemy, żeby... Dajesz razem ze mną? O jeden, no. Tego tutaj będzie tak dużo. Dobra, no chyba wystarczy w tym momencie. Dobra, i teraz tak, uważaj, podleć się do góry, tak żebyś nie zrobił kroku, bo inaczej nam to wszystko wysadzi się. Dobra, uwaga, stawiam ten blok. I musimy poczekać, aż się pojawi tutaj noob. Nie rób ani kroku, bo to wszystko pójdzie w powietrze. Ej, dobra, idzie. Dobra, nie, zaraz, nic nie wie, to, co się nic zaraz nie wie. To, co się zaraz wydarzy, to będzie, kurczę, tragedia. Tu zaraz dojdzie do tragedii, uwaga! O! Przeżył!
Dobra, uwaga, kolejny prank na naszym, prawda, nubku tutaj na serwerze. Zapraszam się tutaj do jego domku, musimy zejść piętro niżej, bo tutaj już wszystko przygotowałem. Zapraszam, schodzimy na dół, a tutaj mamy cobblestone'iarkę. Czy ty wiesz, co ta cobblestone'iarka będzie robić? Nie wiem, nie mam pojęcia, po co tutaj jest cobblestone'iarka? Słuchaj, już tłumaczę, w tym miejscu mamy crafting, który musimy lekko wypchnąć troszkę wyżej. Ja to tutaj zamuruję i teraz patrz, robimy bardzo prosty mechanizm, stawiamy jeden taki, jak to się nazywa? Obserwer, drugi z drugiej strony, w ten sposób tworzy nam się nieskończony zegarek i będzie się bez przerwy tworzyć cobblestone, który będzie wypychany coraz to wyżej. Trzeba to zrobić na odpowiedniej ilości kratek w taki sposób, że teraz na samej górze, jak będzie można zauważyć, wypchnie nam ten crafting. Uwaga, chodź tu, zapraszam i uwaga, pyk. Jest wypchnięty i nie wypycha już ani jednego więcej. A teraz, gdy ten crafting zostanie zniszczony, tak jak ja tutaj to teraz zrobię, wypchnie nam oczywiście cobblestone'a. Zobaczymy, jaka reakcja będzie naszego nubka na to wszystko. Ja póki co, czekaj, muszę to wyłączyć. Wyłączam to i jeszcze raz musimy to przygotować i odpalimy to zaraz, jak nubek tutaj przyjdzie i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to. Ej, dobra, jak jesteś gotowy, bo widzę, że się zbliża. Zbliża się. Dobra, czekaj. Jeszcze czekaj, bo dobiega dopiero do domku. Jeszcze nie zobaczy, że to się stało. On to musi wypchnąć w momencie, w którym on będzie na chacie. Uwaga, dobiega na chatę. Dobra, odpalaj. Odpalam, poszło. Odpalaj. O nie, minął chatę. O, zawrócił. Dobra, wchodzi do domu. Idzie to? Jest, wypchnął. Jest, wypchnęło. Dobra, zauważył. O, rozwali to? Ej, coś uderza w ten crafting, ale jakoś się potrafi go rozwalić. O, rozwala. Dobra, rozwalił. Jest, wypchnęło mu to. Jest. Dobra, rozwala kolejny. Nieskończoność to rozwalał. Jest w szoku. Rozwala to i to mu się ciągle pojawia kolejny. Ej, to jest tak dobre. Przysięgam. Szkoda, że ja nigdy na żadnej wiosce nikogo w ten sposób nie strollowałem. Jest tyle dobrych pomysłów i dopiero jak zacząłem śledzić to w internecie i szukać jakichś dobrych sposobów, to dopiero wtedy ogarnąłem, że można w taki sposób kogoś strollować. Przecież to jest genialne. No dobra, no on się będzie z tym męczyć pewnie długo, zanim to rozwiąże, a my lecimy z następnym prankiem. Dobra, jaki kolejny sposób na pranka. Widzisz tam tego ziomeczka? Stoi tam już od jakiegoś czasu i się totalnie nie rusza. A ja mam kolejny prank, który jest właśnie idealny na tą okazję. Jedyne co potrzebujemy, to uwaga, potrzebujemy pumpkina, czyli oczywiście dyni. I potrzebujemy również specjalnego enchantu, który nazywa się, uwaga, pozwól mi go tylko znaleźć, gdzie tu są enchanty, tu potrzebujemy, uwaga, Curse of Binding, czyli klątwa nie znikania, tylko to jest uwiązania, tak jest, dokładnie, dobrze, znasz się na robocie. Uwaga, dajemy to, narzucamy klątwę uwiązania na naszą, prawda, kochaną dynię. Potrzebujemy teraz oczywiście tylko i wyłącznie tego naszego, gdzie to jest, tu to będzie. Potrzebujemy dispensera i potrzebujemy guzika. W ten sposób jesteśmy przygotowani na to, żeby zrobić jednego z lepszych pranków, więc zapraszam. On chyba stoi, on będzie w szoku. Tak, on będzie w szoku, a najgorsze jest to, że nie będzie mógł tego ściągnąć, póki nie zginie, więc będzie musiał zginąć. Dawaj, szybko. Uwaga, dajemy tutaj, pyk, do środka dajemy to. O nie, ruszył się. Pyk. Nie może teraz tego ściągnąć. Ej, dobra, on teraz będzie się z tym bił i to długo. On tego nigdy nie ściągnie, będzie musiał zginąć. No więc kolejny sposób na pranka, widzowie, polecam serdecznie. Jak gracie ze swoimi kolegami na serwerze, to jest idealny sposób. Na hardkorze to... Nie, stary, jakby to zrobić na hardkorze, to jest największe zło. Dobra, kolejny prank zrobię na tobie, ponieważ nie mamy osoby, która by była w tym momencie AFK, a muszę ci to pokazać. Załóżmy, że ty jesteś na AFK-u i stań sobie w jakimkolwiek miejscu chcesz. Na przykład stoisz sobie tu, dobra, ja sobie cię lekko dopracuję, żebyś stał na środku. I teraz uwaga, robimy taką akcję. Klikam jednego obsydiana, klikam drugiego, trzeciego, czwartego, a najlepsze by było, jakbym jeszcze udało mi się pod tobą to zrobić, czyli musiałbym rozwalić jedną kratkę pod tobą, tak dwie, tam postawić obsydian. Teraz ty jakbyś sobie tutaj stał na awku, rozwalam ten blok, odmieniam wszystkie tutaj dookoła wokół ciebie. O nie, proszę nie wychodzić z tego! Tu, jesteś awkiem, przecież zapomniałeś? Zapomniałem. Stajemy tutaj, muszę zostawić sobie tutaj jeszcze obsydian i uwaga, daję tutaj taki tłok nad tobą. Ty oczywiście dalej jesteś awkiem, murujemy ten jeden blok, na razie jeden, ale spokojnie, zaraz będzie więcej. I robię tutaj znowu ten sam mechanizm, który już dzisiaj poznaliśmy z naszym, prawda, kochanym zegarkiem. I teraz uwaga, jak zamuruję ciebie tutaj, weź sobie, wiesz co, ja ci dam. Dam ci kilof. Uwaga, masz kilof tutaj, prawda, netherite'owy, którym spokojnie byś rozwalił obsydian czy inne tego typu rzeczy. I teraz uwaga, ja zobaczymy, czy uda ci się stąd wydostać. Masz oczywiście na to czas, ja odpalam nasz mechanizm. I uwaga, proszę bardzo, spróbuj się wydostać. Nie mogę. To jest niemożliwe. Nie mogę się stąd wydostać. Strony, co jest? W ten sposób jesteś uwięziony i nie możesz zrobić totalnie nic.
nie ma szans. Tak naprawdę nie ma szans na wydostanie się z tego. Mam wrażenie, że to jest jeszcze gorsze niż ten pumpkin na głowę. Dobra, Jakieł, teraz musimy być trochę ciszej, ponieważ jesteśmy pod domem tego tutaj ziomeczka, a on tam, widzę, w środku siedzi, ale przygotujemy dla niego kolejną pułapkę. Pierwsze, co musimy zrobić, to kilka bloków w dół się przekopać i uwaga, w tym momencie stawiamy jeden blok tutaj. Na to stawiamy, tutaj może, czekaj, jak to zrobić, potrzebujemy jeszcze to, potrzebujemy dispenser, stawiamy go w tym miejscu, tu dajemy wagonik, tu dajemy drugi wagon, o nie, nie mogę tu postawić, dobra, muszę to zrobić tak, stawiamy tutaj drugi wagonik, tu musimy to zamurować, żeby nic się nie stało i uwaga, stawiamy tutaj skrzynkę, tu wyżej skrzynkę, robimy coś takiego i do skrzynki ładujemy tyle wagoników, ile się tylko da. I teraz uwaga, te wszystkie wagoniki wpadną tutaj do tego, a my musimy, wiesz co zrobić, musimy tutaj, że tak powiem, chyba klikać i uwaga, o nie, to nie będzie nam zjeżdżać od razu. Dobra, puszczamy jeden i tak musimy wieczność. Wiesz co, wydaje mi się, że szybciej będzie, jak będę wagoniki sam stawiać, Co jest? Dobra, muszą one się wpychać, muszą jeden na drugiego wpadać do środka. O nie, nie chcą wpadać. Dobra, wpadł kolejny, tu zamurujmy sobie i tu zamurujmy. Teraz pójdzie to lepiej, uwaga. Puszczamy wagoniki. Jeden za drugim, musi ich być naprawdę, musi tam ich wpaść ogromna ilość. Bo one muszą jeden na drugim stanąć. O dobra, już jest ich trochę. Dobra, kolejny. Dobra, o jest! Dobra, już za wysoko spoilerowałem, jak to będzie działać. Dobra, kolejnego już nie damy, rozwalamy to wszystko. Mamy to przygotowane i teraz uwaga. Aby się nie skapnął. To jest idealny moment na to, żeby... Czekaj, stań tutaj trochę z tyłu. Mamy już to wszystko gotowe. I teraz uwaga, tu hitram się i patrz, co się tam będzie wyprawiało teraz. Jak on będzie chciał stamtąd wyjść... Idzie! Jest! Wpadł do środka i już się sam do niej wydostanie. To jest najgorsze. No jak to nie? No, jak on ma tam się wydostać? A nie, no może nie może nic zniszczyć. Bije. Może to w końcu zniszczy. Czekaj, może czy on to może zniszczyć? A możeś wsiąść do wagonika przecież, nie? Czekaj, sprawdzę na spektatorze. O nie, co tu się wydarzy? Tak, siad. Dobra, wsiadł do wagoniku i wyszedł na samą górę. Co jest? Dobra, wpadł tam znowu. Dobra, Jakieł, kolejna rzecz, którą muszę ci pokazać, wymaga od ciebie troszkę umiejętności, a mianowicie musisz wyłowić te 64 diamenty, które właśnie wrzucam do tego jeziora i lecą sobie na sam dół. Musisz je wyłowić. Lecisz, wyłów. No dobra. Ej, co jest? Jak ci idzie? Jak ci idzie? Jak się nie robi? Co się nie robi? Co się nie robi? Co się zrobił? O, wychodzę. Nigdzie nie wychodzisz. O nie, ty bardzo szybko pływasz pod tym. Dobra. Już prawie. Nie wypłyniesz. Utonę zaraz. Dobra, w drugą. Nie ma szans. To jest kolejny frag na koledze. Nie da się w ten sposób. No i nie można ufać kolegom w ten sposób. Nie można wchodzić do wody, jeśli nie masz pewności, że masz płotkę na oddychanie pod wodą. No i niestety, żegnam Jagieł. Pora się topić. Na dno idę. Poszedł na dno. Giniesz czy nie giniesz? Jest, padł. Nie no, szczerze, genialny sposób. Dobra, Jagieł, kolejny sposób na sprankowanie. Zobaczymy, jak to pójdzie na tym naszym, prawda, tutaj ziomeczku, który jest na tym serwerze. Musimy zrobić jedną wielką wieżę. Uwaga, lecimy. O, to za dużo tego postawię. Co jest? Dobra, stawimy to w ten sposób. Leci nam to do góry. Leć do góry. No i może, no w sumie widzimy się na górze. Czy to już jest wystarczająco wysokie? Wydaje mi się, że tak, spokojnie. Chociaż można by było jeszcze trochę więcej tego dać, więc może jeszcze to troszkę podbuduję wyżej. Uwaga, jak to idzie. Powoli, o, widzę, że wysoko, no. Dobra, lecę na samą górę. Zapraszam tutaj za mną. Tutaj w tym miejscu stawiamy kilka kowadeł na sobie. Uwaga, jedno, drugie, trzecie, czwarte. I w tym momencie mamy przygotowanego pranka na tego naszego ziomeczka. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, powinno mu to spaść na głowę. Dobra, chowaj się za drzewem. Idzie? Gdzie ja go gdzieś tam widziałem? Chyba już jest blisko domu. Nie wiem, gdzie on jest. Jest! Dobra, wchodzi do środka, uwaga. Patrz, zniszczy? Jest, rozwali to, poszło. Spadają, spadają, lecą i uwaga! Padł! Jest upadek wielki, prawda? Jest padnięte. Nie no, ta pułapka jest genialna, prosta. Wydaje mi się, że można się jej spodziewać, ale... No jak ktoś jest noobem, to nie ma szans. Dobra, Jagieł, ostatnia rzecz, którą mam ci do pokazania w tym odcinku, wymaga znajomości komend, ponieważ widzowie, musimy tą komendę, którą dokładnie teraz widzicie, wpisać na komand bloku i wtedy zmienia się totalnie wszystko. Ja na twoim miejscu bym już uciekał, ponieważ ja mam strzałę. Widzowie, to są strzały nie wiem jak to nazwać nawet, piorunowe strzały.
dzięki którym można wywołać największą burzę, największe, nie wiem jak to nazwać. O jery, co tu się wyprawia? Dobra, cały serwer. Oh! Dobra, trzeba to wyłączyć, trzeba te strzały zebrać. Trzeba te strzały zebrać, bo jest niezły młyn. No ale moim zdaniem genialny prag. Jezu, nic nie słyszę, widzę, że muszę kończyć odcinek. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A widzimy się w następnym odcinku i dajcie pomysł w komentarzu na jakiś prank na koledze w Minecraft.